Listopad. Za kilka dni Marsz Niepodległości. W końcu wszyscy ci, którzy nie pamiętają, jak wyglądały marsze za rządów Donalda Tuska, będą mogli odczuć to na własnej skórze. No a ci, którzy tak jak ja pamiętają, będą mogli sobie z rozrzewnieniem albo z bólem pleców przypomnieć. W dawnych latach, gdy policja pacyfikowała marsz, skryliśmy się wraz z żoną, pewną panią w ciąży i grupą przyjaciół w kawiarni przy hotelu Forum. Obserwując to, co działo się dookoła, na serwetce, na takiej do kawy, do wycierania ust, napisałem piosenkę. Z tą piosenką teraz was zostawiam, zachęcając do wsparcia marszu. Informacje na temat tego wsparcia znajdują się właśnie teraz na ekranie, a jeżeli ktoś by chciał z państwa więcej, to w pierwszym komentarzu jest wszystko, co do tego potrzebne. Pozdrawiam i zachęcam do obserwowania kanału Marek Miśko. Czuwaj. Czuwaj. Krzyk płynący z megafonów, spią mi skórę grzbiet najeżył. Płoną race, gaz rwie nozdrza straconej polskiej młodzieży. Nagle słyszę, że w dniu święta iść nie mogę ulicami mego miasta, co pamięta, jak jechać z omowcami. Pod stopami ziemia drżała od wybuchów zakazanych. Poszły race i kamienie przeplatane butelkami. Łoskot jak za dawnych czasów, strzał oddany z broni gładkiej. Polewaczki, białe kaski, gaz i komunikat taki. Policja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu. Wzywam do rozejścia się osoby postronne, kobiety w ciąży, kobiety w ciąży, posłów i senatorów, posłów i senatorów, kobiety w ciąży, kobiety w ciąży. Puszczają gaz. Dumna młodzież w tym dniu święta nie uległa prowokacji, dała odpór władzy dzikiej, dumnej w płaszczu demokracji. I niech nikt już za plecami nie nazywa mnie faszystą. Wolność słowa w wolnym kraju przeciwko komunistom. Policja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu, w mieniu. Wzywam do rozejścia się osoby postronne, kobiety w ciąży, kobiety w ciąży, posłów i senatorów, posłów i senatorów, kobiety w ciąży, kobiety w ciąży. Puszczają gaz. Teraz to już dobrze wiemy, czyjej strony ma być racja. Hej frajerzy, krzyczcie głośniej, konstytucja, demokracja. Teraz to już dobrze wiemy, czyjej strony ma być racja. Hej frajerzy, krzyczcie głośniej, konstytucja, demokracja.